Cześć, mam na imię Norbert. Witajcie w mojej piwnicy. Dziś w 14 strzałach zaprezentuję mój nowy multitacker od Stanleya. A jak wytrzymacie ze mną do końca, to będzie okazja, żeby wygrać mój dotychczasowy multitacker. Chodźcie, zapraszam. Jeśli oglądaliście mój poprzedni film, to pewnie właśnie zadajecie sobie pytanie, co tu się stało? No więc wyjaśniam. Tuż po tym, gdy w filmie narzekałem na mój dotychczasowy taker jak właściciel Fiata na luźne wahacze, odezwał się do mnie ktoś ze Stanleya. Padło krótkie pytanie, czy nie chciałbym zamienić mojej wyciskarki do gwoździ i zszywek na coś nowego i żółto-czarnego? Dwa dni później multitaker od Stanleya był już w mojej piwnicy. I ważne są tu dwie rzeczy. Po pierwsze, dostałem go za darmożkę. Po drugie, nikt mnie nie prosił o zrobienie tego filmu i nie zastrzegał, że jak mi się coś nie spodoba, to nie mogę o tym mówić. Chcesz? Wysyłamy. Niezadowolony? To odeślij. Nikt się na nikogo nie obrazi. Jak widzicie, żółto-czarny taker przyjmuje gwoździe z łebkami i bez oraz zszywki do 15 mm. Pomysł na prezentację i porównanie jest następujący. Będę strzelał w dwa gatunki drewna. Miękką deskę sosnową i twardy jak cholera palisander. Najpierw zszywkami, a potem gwoździami. Dlaczego trzy strzały? Pierwszy będzie na najlżejszym nastawie sprężyny. Drugi mniej więcej tak w połowie skali, a trzeci to już ze sprężyną napiętą jak kulturysta w czasie prezentacji. Najpierw załadowałem gwoździe. Niestety, mały taker nie chciał strzelać. Raz, drugi, trzeci, nic. Potem okazało się, że gwóźdź się gdzieś zaklinował. No i na domiar złego nie mogłem rozebrać takera, ponieważ, no tak, gwóźdź się zaklinował. Koniec końców, po kilku podejściach udało mi się wystrzelić trzy zszywki i trzy gwoździe. Tak na oko skuteczność małego takera wyniosła ze 30%. Następnie powtórzyłem to samo ćwiczenie na miękkiej desce ze Stanleyem. Nie zaskoczę chyba nikogo, jak powiem, że wszystko udało się za pierwszym podejściem. Łatwość ładowania zarówno zszywkami, jak i gwoździami jest wyraźnie lepsza, a fakt, że urządzenie jest na prąd, oznacza, że można strzelać praktycznie nie używając siły. Ważna rzecz przy zszywaniu delikatnych rzeczy, które niekoniecznie można docisnąć. Ciekawostką był fakt, że obie maszyny strzelały nie po jednej, a po dwie zszywki. Tyle dobrego, że Stanley ich nie plątał. Druga część testu to były strzały w palisandrowy ścinek. Bardzo, ale to bardzo twarde drewno. Na pierwszy ogień poszły zszywki i tu Stanleyowi zdarzyła się jedyna skucha. W trzecim strzale poplątały się zszywki. Dla spokoju sumienia strzeliłem jeszcze czwarty raz, żeby upewnić się, że to była jednorazowa sprawa. To, jak zszywki próbował wbijać mój dotychczasowy taker, wypadałoby pozostawić bez komentarza. No ale ponieważ YouTube nie znosi ciszy, to powiem, że mniej poplątane i przypadkowo od tych strzałów są wypowiedzi nieprzygotowanego studenta, próbującego zdać ustny egzamin z historii nurtów politycznych Europy czasów rewolucji przemysłowej. No i na koniec strzelałem gwoździami w palisander. Tym razem wynik małego takera był taki, jakiego można było się spodziewać po wcześniej wspomnianym studencie na egzaminie z politologii. Zero prawidłowych odpowiedzi. Strzeliłem około 10 razy, nie pojawił się ani jeden gwóźdź. Stanleyowi poszło skrajnie lepiej, czyli wszystkie trzy strzały były udane. Udane w sensie wydarzyły się. Natomiast trudno tu mówić o sukcesie polegającym na wbiciu gwoździ w palisander. Drewno było tak twarde, że skutecznie powstrzymywało gwoździe mniej więcej w pół drogi, nawet na najmocniejszym nastawie sprężyny. Na dokładkę strzeliłem jeszcze po razie w 6 mm sklejkę. No i tu pojawił się promyk nadziei. A mianowicie, jak już udało się małym takerem coś wystrzelić, to gwóźdź wbijał się w zasadzie tak samo jak w przypadku Stanleya. W sklejkę wchodził do końca. Zatem w tej beczce dziegciu znalazła się łyżka miodu. Wybaczcie jakość obrazu, ale filmowałem w ogródku i jak na złość słońce a to chowało się za ciężkie chmury, by za chwilę świecić tak oślepiająco, że bolały oczy. No dobrze, to kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, jak już
ten taker się wstrzeli za entym razem, to robota, którą robi, nie jest o wiele gorsza. Jego problemem jest brak powtarzalności wykonywanej pracy. Natomiast Stanley Fatmax to jest taker na najwyższym poziomie. Myślę, że to jest wszystko to, czego Majsterkowicz może chcieć, może oczekiwać, może sobie życzyć od takera. Prawdę mówiąc, to jest narzędzie dla profesjonalisty, dla kogoś takiego jak ja, to już jest troszeczkę za dużo. Największą zaletą, dwoma największymi zaletami tego takera, to jest łatwość, z jaką można przystrzelić każdy kolejny gwóźdź albo każdą kolejną zszywkę i niezawodność, powtarzalność tych strzałów. Czy ten taker jest zły? Nie, nie jest zły. Ja sam w kilku filmach z niego korzystałem i za każdym razem robił robotę. Natomiast ten taker jest o wiele, wiele lepszy, a przede wszystkim o wiele, wiele wygodniejszy w użytkowaniu. Jedyny minus tego takera to fakt, że jest na prąd, ale jest to cena, którą płaci się za komfort użytkowania i myślę, że nie jest to cena wygórowana. Co trzeba zrobić, żeby stać się posiadaczem mojego dotychczasowego multitakera? Wystarczy, że tu w komentarzach pod filmem wpiszecie, w ilu dotychczasowych moich projektach to narzędzie wystąpiło i jakie zadania wykonało. Jeśli będzie więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź, to pośród wszystkich tych osób, które odpowiedzą prawidłowo, wylosuję to właśnie narzędzie. Na wasze odpowiedzi będę czekał przez tydzień od emisji tego filmu. Jeśli macie ochotę wspierać ten kanał, otrzymywać w zamian dodatkowy content, nigdzie nie publikowane zdjęcia, to zachęcam was gorąco do odwiedzenia mojego profilu na portalu Patronite. Tam się wszystkiego dowiecie. Jeśli macie ochotę na więcej filmów, nie tylko o narzędziach, to podrzucam linki do innych moich projektów. No i oczywiście będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli zdecydujecie się na subskrypcję mojego kanału, ale tylko jeśli uznacie, że warto. Tym razem to już wszystko. Zapraszam was na następny mój film, który już będzie typowo budowlanym, projektowym. Do zobaczenia. Cześć.